się zacznie. Gol! No cztery gole, nie mogliście zagrać w Kiszyniowie, w Mołdawii, to byśmy wygrali po prostu. Chłopaki, szkoda, że was tam nie było. A piąta brameczka będzie, panie trenerze? Będzie. Na zakończenie. Jest! Super. Stuprocentowa skuteczność. Ja? Tak, bardzo proszę. Polish Soccer Skills. Piłkarskie wakacje. Futbol, sport na powietrzu. Mniej elektroniki. A więcej ruchu na świeżym powietrzu. Taki oto mamy projekt. Chłopaki tutaj już przedstawiam. Zacznę od damy. Ewelina Stępień-Kunik, prezeska Fundacji Polish Soccer Skills. Prawa, lewa noga. Prawa, lewa noga na przemian. Cicho tam! Nie cicho, trenera się nie ucisza. A, masz rację. Krzysztof Kunik, dyrektor operacyjny Fundacji Polish Soccer Skills. Kacper Misztal, ten, który tu już trenuje. Kesek, youtuber piłkarski i młodzi piłkarze. Michał Grudziński, Paweł Pyłko, Ani Selami i Julian Żerański. No właśnie, i razem z Fundacją TVP takie fantastyczne rzeczy można robić w wakacje. No właśnie, żeby odstawić trochę tablety, smartfony. No WF dopiero we wrześniu. Super. Więc trzeba jakoś zagospodarować młodych ludzi. Właśnie dlatego wspólnie Fundacja Polish Soccer Skills i Fundacja Telewizji Polskiej przygotowały wyjątkowy cykl programów, gdzie będziemy aktywizować sportowo dzieci i całe rodziny. Będziemy pokazywać ćwiczenia, które można w bardzo prosty sposób wykonać w parku, na podwórku, z kolegą, z rodzicem, tak żeby pobudzić do aktywności fizycznej młodych zawodników i zawodniczki. Będziemy zapraszać też ekspertów, którzy będą podpowiadać, takich jak psycholog sportowy, czy fizjoterapeuta, czy dietetyk, będą podpowiadać, jak motywować właśnie do tego wysiłku fizycznego, jak radzić sobie ze stresem, jak nawadniać organizm. Do ilu lat można się zgłaszać, bo widzę, że Łukasz bardzo chętny jest. Ja też się na tym, jak na obcasie się gra, jak na obcasie, dobrze? Całkiem. Świetnie. Prawie gol. Zawodniczki, to mi się spodobało. Tak, dużo dziewczyn. No jeszcze to nie jest przewaga, nawet nie jest połowa, ale tak mniej więcej 10-15% dziewczynek jest super. Każdego bardzo roku dobrze. Z nami. Moja Józia ma świetne uderzenie pięcioletnia. Wczoraj kopaliśmy w piłkę, po prostu naprawdę rewelacja. Na obozy pokiwała cię. Czekamy. Nie, ona na razie nie lubi kontaktu takiego w futbolu, raczej lubi podawać. Okej. No dobrze, w takim razie jak to będzie wyglądało? Jak te wakacje można zaplanować razem z wami? Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że ten cykl czeka na każdą dziewczynkę, każdego chłopca. Do wygrania będzie konkurs zorganizowany specjalnie dla was. Skończcie z tymi wakacjami, które do tej pory były. Zmieńmy to. Czeka na was powietrze, zdrowie. A do wygrania są obozy Polish Soccer Skills w Gniewinie, w bazie noclegowej, której Hiszpania przygotowywała się do Mistrzostw Europy 2012. Wygrała je. Czyli można spać w tych samych łóżkach, nawet pokoje są oznaczone nazwiskami Iniesty, Casillasa i wszystkich gwiazd, które wtedy były na topie. I to może tak Sami jeszcze grał, pewnie ten Barcelony grał. Tak, jeszcze grał. Także ja tylko dodam jeszcze, że obozy, które będą... To jest dla dzieci akurat. Obozy, które będą nagrodą, są profesjonalnie przygotowane do tego, żeby wspierać zawodniczki i zawodników. Na początku i na końcu odbywają się testy. No właśnie, i to jest chyba to taki no największa nagroda, bo ci, których trenerzy zobaczą ten talent, ten potencjał, będą mogli zmierzyć się faktycznie z innymi zawodnikami z drużyny z całego świata. Całego świata. Najlepsi w tych testach powoływani są do reprezentacji Polish Soccer Skills i właśnie Bayern Monachium, Liverpool, Juventus, to są drużyny, z którymi grali nasi reprezentanci. To były pierwsze kroki ich. Dzisiaj w reprezentacji Polski Michał Skóraś, Jakub Kiwior, wielu zawodników, zawodniczek. Dzisiaj... No, Kiwior Niemcom strzelił gola. No ale Skóraś niesamowity transfer teraz i tak dalej. Też świetna kariera, dynamika, tempo, skrzydełko. Kesek. Jakie to będą podstawowe ćwiczenia? Żonglerka tutaj, to się nie nazywa żonglerka, to się nazywa kapkowanie? Żonglerka. Zdecydowanie. A myśmy kapkowali. No widzisz, to bardziej jeśli chodzi o freestyle piłkarski, a w piłce nożnej... Pozadałem piłkarza kapkę. Tak. A rzeczywiście w piłce nożnej jest to żonglerka. Nie wiem, ile rozmawialiście, ale chyba tak z 3-4 minuty, a Julek cały czas żongluje, piłka mu nie spada, więc warto to znaczyć, znakomicie mu to wychodzi. I żonglerka... A ile Messi tak może robić na przykład? Wydaje mi się, że to jest już na takim poziomie, że nieskończoność. Oczywiście jest to bardzo ciężko. Zmęczenie mięśni gdzieś przychodzi w pewnym momencie i brak Messi koncentracja, nie? Zdecydowanie tak, ale trening właśnie, tak jak tutaj chłopaki teraz trenują, to tak naprawdę godziny spędzone na boisku dają właśnie super efekt.
efekt. A dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne w ogóle, żeby coś takiego piłkarz potrafił robić? Uciekła. Jest to bardzo ważne. Jest to podstawa, od której bardzo ciężko jest iść później dalej. Zdecydowanie ja pamiętam nawet, jak na początku zaczynałem swoją przygodę z piłką, to bardzo dużo czasu poświęcałem, no bo tak naprawdę musimy opanować piłkę, musimy kontrolować nasze ciało. I to nie jest też tylko ćwiczenie dla piłkarzy, co ciekawe. Aha. Jest to też dla dzieci, które chcą aktywnie spędzać czas na dworze, na przykład wakacje. O to nam też głównie chodzi. Nie każdy musi być skurasie. Oczywiście. Chodzi o to, żeby być zdrowym. A oczywiście, można się tak bawić w taki sposób z kolegą, czy z mój Zachary na przykład nawet jest uczony przez trenera w jego klubie, żeby jak najwięcej grać indywidualnie, bo polscy piłkarze mają z tym problem. Ja mówię, podaj, nie podawaj, graj, drybluj. Żeby nauczyć też, wiesz, tej gry jeden na jeden. Uczycie tego? Oczywiście, że tak. Na tym kładziemy duży nacisk na to, bo zdecydowanie pewność na boisku jest ważna. Ale zaczynając nawet od tej żonglerki, tak jak teraz tutaj chłopcy żonglują, no to przede wszystkim kontrola ciała, tak? Panowanie nad swoim ruchem, koordynacja i... To lawenda! Spoko! Trzeba trenować. Wcześniej jedna doniczka też u mnie była zbita, więc trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić. A to jest trudne? Można spróbować, zapraszam. Proszę bardzo. Myślę, że na początku... Drodzy Państwo, to jest historyczny moment. 10 odbić prosimy Gosieńka. Dobrze, ale może Julek na początku zaprezentuje. No właśnie, Julek, pokaż. Ale ja Julek, pokaż, to będziemy dwie godziny, nie mamy to jest pierwsze ćwiczenie, czyli żonglerka na przemian. Prawa, lewa noga. Oczywiście są później trudniejsze poziomy, czyli na przemian. Dwa razy prawa, dwa razy lewa. Ale można spróbować. Okay, ale... A może jedną nóżką, Gosia? Nie, ale poczekaj. Ale jak mam stopę ułożyć? Coś powiedzcie mi, zdecydowanie trzeba ją odwrotnie, przekręć. Zdecydowanie trzeba stopę. Usztywniona. A to jest tak, i musimy odbijać prostym podbiciem, czyli tą częścią ciała. Czyli... Raz, dwa, no trzy! Widzę, że zaleciały na koniec jeszcze gol i będzie znakomicie. Brawo, brawo. O ty! Czyli to ukryty talent. Czekaj, nie, to muszę chociaż trzy teraz, poczekamy. Raz, dwa, no na dwóch stanęło, no. Gośka, dla mnie i tak jesteś najlepsza. Ale bardzo dziękuję. Pozycje są naprawdę nie. Ja jeszcze tylko dodam, że ten projekt ma patronat od kilku dni Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wszystko, co dzieci robią, naprawdę nie jest ważne. Nie jest obojętne. Nie jest obojętne, dlatego do... Wszystkie ręce na pokład, niech wszyscy na boiska. Niech nam rośnie przyszła reprezentacja Polski. Dokładnie. Ale niech się po prostu dzieci wyżywają na zewnątrz, tak na świeżym powietrzu, dokładnie, niech zostawią całą elektronikę, bo o to wakacje przede wszystkim chodzi. Bardzo tak dziękujemy, choć ogramy młodych. Mamy szansę, Gośka, no trzeba mierzyć siły na zamiary, dobieraj ale widzowie nie tego nie zauważą, bo my wracamy za chwilę. Chodź. Kopiemy im parę goli. Ale nie oddawaj mi piłki, walcz ze mną.